Witajcie hopheadki i hopheadzi. Dzisiaj 13 października, jesteśmy w drodze do Warszawy na 5. edycję warszawskiego festiwalu piwa. Tina, you fat lard, come get some dinner! Jedziemy. Przygotowania tego festiwalu zaczęliśmy dobre 2 miesiące temu. Bardzo chcieliśmy, żeby wszystko było dopięte na ostatni guzik i jak już pewnie widzieliście na Facebooku, zabieramy 21 piw, które wywieźliśmy na 5 paletach z naszego browaru. Jadą do nas również gadżety, nowe szklanki i masa innych elementów, które pozwolą nam, aby nasze stoisko na tym festiwalu tętniło życiem. Nie może was na tym stoisku zabraknąć. Mamy nadzieję, że frekwencja dopisze i wszystkie to piwo wypijecie. Michał, nie nagrywaj tego, kurwa. I to wszystko zobaczycie na naszym stoisku. Zapraszam. Jedyny minus podróżowania pendolino to brak zasięgu internetu i sieci komórkowych. I ogrzewania. Musisz mówić o całokształcie. I dotarliśmy do Warszawy, która przez 3 dni będzie również piwną stolicą Polski. Pogoda nie rozpieszcza. Nie wziąłem czapki i nie wziąłem kalesu. Arku, ciepło? Kalesony bierzesz? Kalesony. Nie, jeszcze kalesony to za wcześnie. Kalesony to tak przy minus 15. Stadion Legii Warszawa, który po raz 4 gości warszawski festiwal piwa. Łazienkowska 3. Mały podręczny magazynek z zapasami, żeby stoiska mogły funkcjonować 3 dni. Nie majtaj tak ty. Godzina do rozpoczęcia festiwalu, otworzenia bramek dla pierwszych gości. Wystawcy jeszcze się uwijają z otwieraniem stoisk. Koło nas ekipa birbantów jeszcze w proszku. Cześć Jaruś. Cześć. Powiedz, jak daleko jesteś z ustawianiem? Jeszcze parę śrubek i jest okej. Birbanci się wyrobią. Obok browar Jana. Jakiś przestraszony chłopak na stoisku artezanów. Jak ktoś mnie tutaj napada. Stoisko Brudoga, Warszawa. W sumie to piwo nawet mamy. To jest stoisko, które odwiedzamy zawsze drugiego dnia rano. Najlepszy grodzisz w Polsce. Chcesz coś próbować? Dobra. Przyjdę jeszcze próbować świadomie, wiesz, nie? Na razie, wiesz, ogarniam, co ty stoisz. Kurwa. Dzień dobry. Cześć. Dzień dobry. Najbardziej uśmiechnięta ekipa. To my. Cześć Wojtek. Cześć Michał. Znowu kręcisz te filmy dla dorosłych. Pamiętam w zamierzchłych czasach prahistorii polskiego craftu, kiedy po raz ostatni piłem Lady Blanche. W roku 2012 w Żywcu na Birofiliach, na afterparty u Ale Browaru, ratowała mi życie. Cześć Jacku. Cześć. Będzie frekwencja? Nie. Oj, to dobrze.
Trzeba już trochę odpocząć, nie? No nie można ciągle walczyć, pogadać z znajomymi, sami wypić własne piwa. Teraz lubi kameralną atmosferę, nie? No, a nie jakieś tam, wiesz, Oktoberfesty. Ja chcę Johna Cherry'ego się napić. John Cherry, no jest. Żądam Johna Cherry'ego. Uwielbia mnie. John Cherry. Jest. Yeah. Wspaniale. Michał, żona cię woła. Jestem, kurwa. Wychodzimy na płytę i co? Krzyczymy Kolejosz czy Śląsk? Bo nie wiem. Nie ma Śląsk, Chęciarni gracz. Tak. Ale nie ma tego monitorka tutaj. A jak nie ma? Co robi papież? Nie robi bytom, tak śmierci Polonia bytom, rybą i broni, Warszawie nie no Polonia. Kto się nazywa i mieszka? Festiwal piwa! Festiwal piwa! Festiwal piwa! Kto to kurwa mówi? Zusz tutaj! Tylko nie do mnie! Murawy! Bo tu Real przyjeżdża! Do zdjęcia! Nie przyjeżdża! To kibiców nie będzie! Dzięki Browarom, dzięki Browarom Zaliśniczym, Browarom kontraktowym, które rozpoczęły piękną rewolucję. Już nic się zatrzyma do tej fali. Nothing will stop the new wave. Było miło cię poznać. Ale na pożegnanie piątkę, ty szanuję to jak schudłeś ty. Pierwszy dzień festiwalu dobiegł końca. Dobiegł końca. Dobiegł? No jest za 15 pierwsza, gości nie ma. No ale my zostali. My wieczoru jeszcze bynajmniej nie kończymy. Idziemy na backstage. Idziemy na backstage. Nie będziemy tego kręcić. No chyba nie możemy nawet. Tak, to się nie nadaje do nakręcenia. Ale wierzcie mi, jest grubo. Jest znaczy grubo? Będzie. Aha. A bo nie ma backstage'u tutaj w ogóle. Jest. A my dzisiaj sprzedawaliśmy 3 piwa, którymi premierowaliśmy nasz projekt, ale browar. Rowing Jack, Lady Blanche. Black Hope i cieszyły się bardzo dużym powodzeniem po 4 latach, co jest bardzo dużym sukcesem. No, a teraz musimy kończyć, bo tutaj ten. Okej, zdejmuję szwed. I opowiedz o tym, jak jest. Jest pięknie, przyszliśmy do Hopiness, schodzą się ludzie z festiwalu, będzie zacny after, a my pijemy Carconosz, nie, Primatora 12. Primatora 12. Nawet Hopheadowi się zdarzy. Tak, festiwal to też okazja do spotkania masy przyjaciół z branży, którzy nawzajem szanują swoją pracę. I dzięki temu ten klimat jest tak zajebisty. A generalnie chodzi o sytom. Dzień dobry. Pozdrawiamy Ale Browar. A kto pozdrawia? Najstojniczy. Dzień dobry. Dr.
drugi dzień festiwalu, trzeba dbać o dobre nawodnienie. Drugi wieczór już. Drugi wieczór, tak. No. Próbujemy taki specyfik. Od ekipy Nepomucena Nachmielona, to jest nowy ich produkt, woda z chmielem. Tak, rozeszła się tak szybko, że już były ostatnie... Gushing. Ale pachnie. Oj. Spróbujemy. Aromat piękny. Nie wiem, czy wodą się można stukać. To zajebiste to jest. Piękna goryczka. Aromat. Orzeźwiające. Tego brakowało na wszystkich festiwalach. Zawsze jeździmy i zawsze się musimy katować jakimiś energetykami albo kolą, albo czymś takim, bo nie ma czegoś fajnego, naturalnego jeszcze związanego z piwem, a to jest super produkt. Rewelacja. Na pewno wprowadzimy to do naszych barów. Tak, ja już zamówiłem. Ja też. Czyli w Gdyni i Wrocławiu spróbujecie Nachmielonej. Wiemy od chłopaków, mówili, że też będą jakieś wersje ekstremalne, trochę takie bardziej dla nas, dla hopheadów. Linie single hopów i linie dużo mocniej chmielone niż ta wersja, to jest ta podstawowa. Ale no, ona jest tak solidnie pochmielona. No, jest super. Jest gorzka, jest, dzięki temu jest taka orzeźwiająca, mokra. Idealnie. Dobrze nawadnia, bo wczorajszy wieczór mieliśmy wyjątkowo udany. Jest w porządku. Jak na trzeci dzień festiwalu, to zawsze dla mnie najgorszy jest drugi. Drugi jest kryzys, nie? Tak. Drugi, po pierwszym. A trzeci to już na chillu. Tak wygląda kraftowa miłość. Szorstka. Szorstka. Męska taka. Ale złej ten... John Cherry. Wszyscy zachwalają. A piłeś czy nie piłeś? No jak nie? Chyba w czwartek już piłem. Widzisz, nawet w ślepej kurze trafi się kiedyś jadę. Ja piłem, nie, ja piłem mało tego. Ja piłem chyba jako pierwszy, tak? Bo jeszcze tak, no, Michał mi przybiegł i mówił, już jest podpięty, nie? Jak podpinaliście piłem. Bardzo fajny, bardzo dobry. Ja pamiętam tego, ale to jest w ogóle, bo to jest już piwo dla Festiwalu Warszawskiego. To jest kultowe. Bo przecież pierwsze było na warszawskim festiwalu, na Domanieckiej, nie? No. I teraz spróbowałem, ale jest... Znaczy tamten był słodszy, nie? A ten jest, no, tamten był ten jest lepiej, tak, ten jest lepiej odfermentowany i naprawdę szacun, zajebiste piwo. Ten jest na blendzie. Tak, słyszałem, no. Też tam lakto jest, nie? Lakto bardzo jest. No i czuję się taką chrupkowość, taką jak właśnie w tych wszystkich... Kettle Souring, nie? Jak tam właśnie... Nie, super piwo, świetne, no. I okazuje się, że teraz jest taka moda, że właśnie tak jak u Szałów, to obróć kamerę teraz na Wojtka. Nie, no to jest opcja. U nich permanentna kolejka jest, nie? No i tak. Że takie piwa lud nasz kraftowy pragnie tego piwa. No. Ale u nich jeszcze świetne piwo, ten wymrażany. Kurde. No już nie ma niestety. Znaczy, tam się, nie da się wypić tego niż 4 łyki, ale piwo jest zrobione perfekcyjne. Jak nie od nich. No tak, witam. Radek Kotarski z blogu blogkotarski.com. Michał, powiedz, dlaczego lubisz Warszawę? Bo w Warszawie jest najlepszy festiwal piwa. No, mi się też tak wydaje. Świetnie, już piąta edycja. Ja już nie pamiętam, która edycja, ale chyba to jest miejsce, do którego najbardziej warto przyjechać, jeśli chcesz zacząć przygodę z kraftem. Tak, z takiej małej, dość kameralnej, organizowanej partyzanckimi metodami na ulicy Domanieckiej imprezy.
przerasta chyba na jedno z najlepszych craftowych imprez w Europie. My jesteśmy bardzo zadowoleni, a mamy porównanie, bo jeździmy i do Rzymu, i do Norwegii. I do Stavanger, i Norwegii. I byliśmy w Stanach na festiwalu, nigdy nie ma takiej super atmosfery jak tutaj. Więc wielka chwała dla Jacka Materskiego i Pawła Leszczyńskiego. Za to, co robią, bo naprawdę oddają tej kupę swojego czasu, żeby to wyglądało tak, jak wygląda. I wielkim sukcesem ich jest to na pewno, że odlicza się... Zaczęło się w trakcie odliczać czas od festiwalu w Warszawie do festiwalu w Warszawie, od edycji wiosennej do jesiennej. Teraz zamykamy jesienną edycję i czekamy na kolejną już w kwietniu chyba. Jeszcze nie wiadomo, nie znamy daty, ale to będzie kwiecień pewnie. Piękne imprezy, na których bawią się nie tylko goście, którzy przychodzą spróbować piwa, ale również to jest taki festiwal, na którym bardzo integrują się ekipy browarów, które wzajemnie szanują swoją ciężką pracę codzienną. Byliście na backstage'u? Tak. O ile tego nie wytniemy oczywiście. Nie, jest zacny, nie? I to w wielu wymiarach ta impreza spełnia swoją rolę świetnie. Dzisiaj, słuchajcie, żegnamy się z festiwalem w Warszawie. Michał, co zapamiętałeś z tej edycji? Obawiam się, że to, co było najciekawsze, to Nie, no na tej edycji no, na pewno tu, bardzo dużo nowych ludzi, którzy przyszli próbować piw craftowych. Jest zdecydowanie taka zmiana, obserwujemy ją na etapie tych kilku edycji, od ludzi, którzy absolutnie wiedzieli, po co przychodzili na tych pierwszych edycjach tego świadku, do teraz tak szerokiej publiczności, że przychodzą ludzie praktycznie z ulicy. Totalnie zieleni, nie wiedzący o co w piwie chodzi, ale z taką głęboką otwartością, żeby po prostu chłonąć to, co tutaj ekipy browarów przywiozły, gotowi na próbowanie nowych rzeczy i to jest fantastyczne, a dla nas to jest też kupa pracy, którą możemy wsadzić w uświadamianie nowych osób, czym jest craft, co można z piwem zrobić. No i też się świetnie bawić, nie? Myślę, też spróbowałem bardzo dużo dobrych piw od zaprzyjaźnionych browarów. Ja jestem bardzo zadowolony i jestem bardzo zadowolony z poziomu tych premier. Bo naprawdę już rzadko zdarzają się piwa, które się pojawiają na rynku, które są jakieś skrajnie niedopracowane, skrajnie jakieś z problemami jakimiś, jest mnóstwo doskonałych piw. Może to też specyfika Warszawy, że tu się przywozi najlepsze, co się ma, ale było super, spróbowaliśmy... No i nasz mały sukces, że nam piwa nie zabrakło na tej edycji, przyjechaliśmy przygotowani z zapasami, w sumie 21 pozycji byliśmy w stanie, serwowaliśmy na naszym stoisku, co jest mega, myślę, taką fajną sprawą. Więc dziękujemy i widzimy się... W tym roku jeszcze widzimy się na zakończeniu sezonu festiwalowego, na festiwalu w Poznaniu. Tak, i tylko teraz kiedy to jest? Pierwszy weekend? Pierwszy czy drugi weekend, drugi weekend listopada. Ale na pewno Facebook wam podpowie, czy tam strona internetowa Poznańskich Targów Piwnych. I tam kończymy sezon. Tak, przywieziemy dwa nowe piwa, Salty Barbara, które premierę będzie miało krótko przed festiwalem w Poznaniu, a także tegoroczną edycję Naked Mami, która również wraca po 2 latach przerwy. Będzie fajnie. Jest fajnie. No. Chociaż na pierwszym są najczystsze łazienki. Jak chcecie odszukać system, to warto na pierwszym. Gdzie są najczystsze kobiety? Dobrze, że to